O cholera. Gdzie ja jestem? O. O tak, miałem nagrać poradnik z Minecrafta. O cholera, będzie ciężko. No ale dobra, jak tu już jestem, jak już mnie widzicie, to nagram coś. Minecraft jest to gra, którą stworzył pewien człowiek, który liczy się z konsekwencjami swoich słów, czego nie można powiedzieć o hejterach, którzy wypisują różne komentarze. Tak naprawdę nie wiedzą, że mają Shadowbana i nikt inny ich nie widzi poza nimi, ale spokojnie. Niektórzy potrzebują tego, żeby podnieść swoją wewnętrzną taką samoocenę. Bo oczywiście wiadomo, są niczym. Są zwykłymi istnieniami, tak jak miliardy innych, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, czym są. Jest to ciężkie zadanie, wiadomo. Ponieważ ciężko zdać sobie sprawę z tego, co nie ma znaczenia. O, jak wiadomo, ich istnienie zostało mi brutalnie odebrane prawo do głosu. Jest to przypadłość, którą nazywa się głosem Mongoła. Głos Mongoła to jest to, co ja niestety mam. Pewien hejter napisał taki komentarz. Od razu go usunąłem, ale zapamiętałem jedną rzecz. Przypadłość nazywana głosem Mongoła odbiera nagle mowę. Nie można nic powiedzieć. I ja tego doświadczyłem. Myślałem, że to wszystko żart, że to są puste słowa. Jednakże myliłem się. Jak widzicie, zostało to wykazane na nagraniu. A jeszcze wracając do tego Minecrafta, to nie będę o tym nagrywał wideo, bo nie gram w takie gry dla dzieci. A jeżeli chodzi o nasz ostatni temat, czyli fake kontek. O, aż muszę się złapać za głowę. Jest on beznadziejnym człowiekiem. Nagrywam w takiej opasce i masce, która chroni mnie przed wirusem. Jest to tak zwany wirus debilizmu. Nie trudno go dostać, poruszając się po polskim internecie. Jednakże nadal się zachowałem zdrowy. Mam tylko tam jakieś nieznaczące nic rzeczy, ale... A chciałem polecić jedną książkę, mianowicie... O, tutaj jest książka, taka, tutaj, żeby dobrze było widać, o polskim wywiadzie. Żeby nie było, nie dostaję żadnych pieniędzy za tą reklamę, tylko tam drobne upominki, a to w postaci skromnych podarków. Ostatnio dla przykładu dostałem kamerę GoPro Hero 5, z której właśnie nagrywam. Jest ona całkiem w porządku, spisuje się całkiem dobrze. A jeżeli teraz chodzi o plany na przyszłość, bo jak wiadomo, kwarantanna i zaraza nie będzie trwała wiecznie, będzie można to w końcu zdjąć i wtedy wyjdę w teren. Wyjdę strzelać. Strzelać na strzelankach ASG. Natomiast zaskoczę ich wszystkich i ja wezmę prawdziwą broń. I wtedy zobaczymy, kto jest prawdziwym Terminatorem, a kto udaje. O, ktoś krzyczy, to chyba po mnie. Dobra, muszę już lecieć. Siemanko.